Dzień dobry moi drodzy. Jesień w pełni, więc czas najwyższy rozpocząć jesienną tematykę na moim kanale. Jeśli jesteście gotowi, od razu zaczynamy. Dobrych tygodni dostaję od Was pytania. Anita, co zrobić i co wprowadzić w tej jesiennej pielęgnacji? Jak ją w ogóle rozpocząć? Jak zacząć dbać o skórę po lecie? Zabiegi, kosmetyki, substancje aktywne. Macie naprawdę ogromną ilość pytań. Więc dzisiaj podpowiem Wam, od czego tak naprawdę zacząć. Moi drodzy, podstawa świadomej pielęgnacji to przede wszystkim znajomość potrzeb swojej skóry, ale również badanie, regularne badanie naszej skóry. Bez względu na to, czy spędziliście wakacje w tropikach, czy byliście gdzieś za granicą, opalaliście się, czy też nie, czy spędziliście wakacje nad naszym polskim morzem, na Mazurach, albo też w domu. Skórę należy przebadać, a przede wszystkim należy przebadać znamiona, które na skórze posiadamy. I tutaj właśnie moja pierwsza propozycja dla Was, a w sumie to taki jeden z najważniejszych punktów, które powinniście wykonać po lecie, to pójść właśnie na badanie i sprawdzić, w jakim stanie są Wasze znamiona. Wszelkiego rodzaju zmiany barwnikowe. Zobaczyć, czy się nie powiększyły, czy nie pojawiły się nowe, czy nie ma jakichś zmian. Badanie pod dermatoskopem lub też każdym innym urządzeniem, które sprawdza, jak wyglądają te plamy na Waszym skórze, te zmiany barwnikowe, pomoże Wam w tym, żeby właśnie świadomie dbać o Waszą skórę. Więc pierwsze, co powinniście zrobić tak naprawdę po lecie, to przebadać znamiona. I druga ważna sprawa, na którą chciałabym Was ukierunkować i chciałabym Was również zachęcić do tego, żebyście regularnie wykonywali takie badania, to jest analiza, przede wszystkim analiza komputerowa stanu Waszej skóry. Co Wam daje takie badanie? Sprawdzacie, jak wyglądają Wasze przebarwienia. Czy się nie powiększyły, czy ich głębokość, czy ich zmiany, jak wyglądają stany zapalne na Waszej skórze, w jakim stanie są naczynka krwionośne, jaki macie poziom nawilżenia Waszej skóry, jak bardzo rozszerzone są pory skórne. Wszelkiego rodzaju zmiany, które zachodzą na Waszej skórze, warto skontrolować przy pomocy odpowiednich urządzeń. Ja oczywiście już zrobiłam tutaj taki oddzielny materiał na moim kanale, gdzie opowiadam Wam o badaniu skóry. Ale chciałabym Was również zaprosić na mój Instagram, gdzie od tygodnia prowadzę serię dotyczącą badania skóry. I tam wyjaśniam Wam, dlaczego warto robić takie badania, jakie urządzenia stosuje się w takich badaniach, ale też podpowiadam Wam, gdzie takie badania można zrobić. Jeśli Was ten temat interesuje, no i oczywiście w jakiej one są cenie. To jest bardzo ważne. Ważne dlatego, że pomaga Wam w doborze odpowiedniej pielęgnacji, ale również pomaga Wam w doborze odpowiednich zabiegów czy kuracji. Bo prawda jest taka, że sami nie jesteście w stanie określić w 100%, w jakim stanie jest Wasza skóra. Wy widzicie tylko to, co pokazuje Wam Wasza skóra na zewnątrz, jak ona się zachowuje. Ale nie jesteście w stanie zobaczyć tego, co zachodzi w niej od środka. I właśnie takie badania komputerowe, analiza komputerowa skóry, to jest świetna sprawa, która przede wszystkim pozwoli Wam też zaoszczędzić na kupowaniu różnego rodzaju kosmetyków. Czasami kupujecie kosmetyki i macie wrażenie, że one nie działają, że obietnice producenta się nie spełniają, a może być tak, że właśnie te kosmetyki nie są odpowiednio dobrane do Waszej skóry. Więc badanie komputerowe skóry i badanie znamion to jest taka pierwsza ważna sprawa, którą powinniście wykonać właśnie najlepiej teraz. Kolejny, drugi bardzo ważny krok, jeśli chodzi o pielęgnację jesienną, to ustalenie priorytetów. Czyli przyjrzyjcie się potrzebom Waszej skóry. Jak Wasza skóra w tym momencie wygląda po okresie letnim? I określcie priorytet, czyli to, co będziecie robić i jak będziecie teraz działać na Waszą skórę. Chodzi mi przede wszystkim o to, że jeżeli widzicie, że na Waszej skórze po lecie pojawiło się sporo nowych przebarwień, albo też widzicie, że Wasza skóra jest bardziej przesuszona, to postawcie na to, czyli przebarwienia, działamy na przebarwienia.
Ustalamy kurację, zabiegi, pielęgnację, dobieramy odpowiednie substancje aktywne. Jeśli potrzebuje Wasza skóra regeneracji i silnego nawilżenia, to stawiamy właśnie na takie zabiegi, kosmetyki, pielęgnację dodatkową i substancje aktywne. Nie róbcie wszystkiego naraz. Ja wiem, że okres jesienny to jest taki fajny okres, żeby wprowadzać różne substancje aktywne. Retinole, kwasy, witaminy itd. Ale pomału, pomału do celu. Jeśli chcecie, żeby Wasza pielęgnacja przyniosła oczekiwane efekty, ustalcie priorytet i zacznijcie w tym kierunku działać. Ale moi drodzy, kolejna ważna sprawa, jeśli chodzi o jesienną pielęgnację, to również to, żebyście nie szli za takimi trendami jesiennymi, czyli wprowadzaniem tych nowych substancji aktywnych, zabiegów i tak dalej. Bo tak jak powiedziałam na początku, najważniejsze są potrzeby Waszej skóry i to, w jakim stanie Wasza skóra aktualnie jest. Jeżeli widzicie, że pielęgnacja, którą do tej pory stosowaliście w okresie letnim, bardzo fajnie zadziałała na Waszą skórę i Wasza skóra jest w dobrym stanie, to tak na dobrą sprawę, w dobrym stanie, na dobrą sprawę, wiecie, o co mi chodzi. Wcale nie musicie nic zmieniać. To nie jest tak, że na jesień musimy robić jesienną pielęgnację, na wiosnę wiosenną pielęgnację, a zimą jeszcze inną pielęgnację. Nie. Wszystko zależy tak naprawdę od Waszych potrzeb i tego, w jakim stanie jest Wasza skóra. Więc jeśli widzicie, że skóra jest w dobrym stanie, fajnie wygląda, zadbaliście o nią efektywnie i kosmetyki, które stosowaliście w okresie letnim, przyniosły świetne rezultaty, to kontynuujcie tą kurację, kontynuujcie taką pielęgnację i wcale nie musicie coś zmieniać. A jeśli już podjęliście decyzję, że chcecie mimo wszystko jesienią wprowadzić jakieś nowe kosmetyki, to róbcie to pomału, stopniowo, nie wszystko naraz, zmieniajcie tylko odrobinę Waszej pielęgnacji, wprowadzajcie stopniowo odpowiednie kosmetyki, tak żeby oczywiście nie doszło do podrażnienia czy do jakichś skutków ubocznych, które sprawią, że Wasza skóra źle zareaguje na nowe produkty, na nowe substancje aktywne, więc im mniej, tym lepiej, ale skutecznie. Małe kroki przynoszą naprawdę bardzo duże rezultaty. Następny bardzo ważny krok, jeśli chodzi o pielęgnację jesienną. Nie rezygnuj z filtrów. Absolutnie nie. I będę Wam to powtarzać przez cały okres jesienno-zimowy. Jeśli teraz w okresie letnim stosowaliście filtry z wysokim SPF, to wcale nie oznacza, że przyszła jesień, zmieniła nam się pogoda i z tych filtrów rezygnujemy. Oczywiście możecie zmniejszyć faktor, czyli na przykład z 50 przejść na 30 i dobrać sobie nowe produkty pielęgnacyjne, ale filtry stosujemy przez cały rok. Zwłaszcza teraz, jeśli zaczniecie wprowadzać różnego rodzaju substancje aktywne, jeśli w Waszej pielęgnacji pojawią się kwasy, jeśli pojawi się retinol, albo też podejmiecie decyzję o stosowaniu różnych zabiegów, na przykład złuszczających, wprowadzicie lasery, wprowadzicie mocne peelingi chemiczne lub też podejmiecie decyzję o stosowaniu kuracji dermatologicznych. Filtry to jest obowiązek i one powinny być w Waszej codziennej pielęgnacji. No dobrze moi drodzy i na zakończenie ostatni ważny punkt, jeśli chodzi o jesienną pielęgnację i on dotyczy już, można by powiedzieć, tych osób, które podejmą decyzję o wprowadzeniu kuracji dermatologicznych, jak na przykład wprowadzicie różnego rodzaju preparaty lecznicze typu Izotek. Jeśli będziecie teraz wykonywać wszelkiego rodzaju bardziej inwazyjne zabiegi na Waszą skórę, czyli będziecie walczyć z przebarwieniami, albo będziecie działać silnie przeciwtrądzikowo, albo też będziecie działać na jędrność Waszej skóry. I właśnie pojawią się tutaj silne substancje aktywne lub też silnie inwazyjne zabiegi, to zadbajcie w Waszej domowej pielęgnacji o regenerację i odbudowę skóry. O regenerację, silne nawilżenie, odbudowę bariery hydrolipidowej. Postawcie na takie kosmetyki w Waszej domowej pielęgnacji, które będą właśnie na tym poziomie działały. Wzmacniały Wasz mikrobiom, wzmacniały skórę, regenerowały ją, odbudowywały, wzmacniały Wasz płaszcz hydrolipidowy, intensywnie skórę nawilżały. Najlepiej, jeśli to będą produkty pozabiegowe. W salonach u kosmetyczki, kosmetologa, u dermatologa powinniście przynajmniej mieć zaproponowaną listę takich
preparatów pozabiegowych, które właśnie będą w ten sposób działały. Jeśli nie, to oglądajcie oczywiście moje filmy, bo w następnych filmach zaproponuję Wam takie preparaty, które naprawdę skutecznie działają i pomogą Wam w tym, żeby kuracje, które będziecie przeprowadzać, były efektywne, ale też przede wszystkim Wasza skóra była w dobrym stanie i Wy, żebyście się czuli komfortowo. Moi drodzy, teraz już znacie takie najważniejsze punkty, jeśli chodzi o jesienną pielęgnację. Od czego zaczynamy, o czym warto pamiętać i na co warto zwrócić uwagę. Oczywiście w następnych filmikach podpowiem Wam nieco więcej. Pojawią się też różne inne tematy związane oczywiście z jesienną pielęgnacją. A tymczasem żegnam się z Wami. Zapraszam Was bardzo serdecznie do śledzenia mojego Instagrama, do śledzenia tutaj mojego kanału, przeglądania filmików, bo będzie tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. I oczywiście dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa!